Chyba nie ma już w Polsce człowieka, który nie słyszał charakterystycznego "Cześć, tu Sławomir" albo utworu "Miłość w Zakopanem", która zrobiła z artysty króla rock polo. Tymczasem Sławomir oraz jego żona Magdalena skrywają kilka tajemnic. Obejrzyjcie nasz film do końca, aby dowiedzieć się, co stoi za tym krajowym fenomenem i ile zarabia Sławomir. Sławomir w wywiadach często kreuje się na emigranta, który zrobił karierę w USA na Long Island, by spróbować swojego amerykańskiego snu w Polsce. Jednak jego przypadek wyglądał trochę inaczej. Sławomir Zapała z wykształcenia jest aktorem, ukończył PWST w Krakowie i występował przeważnie w epizodycznych lub drugoplanowych rolach w takich produkcjach jak Prawo Agaty, Ojciec Mateusz, Czas Honoru, Pod Mocnym Aniołem czy Listy do M. Po 10 latach grywania epizodów i czekania na poważne propozycje powiedział dość i postanowił coś zmienić. Został wokalistą muzyki rock polo, gatunku, który sam stworzył. Informacje udostępniane mediom głoszą, że aktor wyjechał do Stanów, gdzie zdobył uznanie tamtejszych imigrantów. Tam także poznał swoją żonę, Magdalenę Kajrowicz. Podobno pracowała w barze jako kelnerka, a muzyk zakochał się od pierwszego wejrzenia. Próbując ją poderwać, zaczepił ją po hiszpańsku, ale gdy zamiast zamówienia przyniosła mu pierogi, zrozumiał, że jest Polką. Tymczasem wersja powszechnie opowiadana jest zmyślona. Sławomir i Magdalena poznali się na studiach, a aktorka wystąpiła też w małych, epizodycznych rolach w kilku rodzimych produkcjach, jak Hotel 52, Komisarz Alex czy Na Noże. To nie wszystko. W wykreowaniu postaci Sławomira pomogli artyście przyjaciele. Tymon Tymański wymyślił gatunek rock polo, a Piotr Kędzierski charakterystyczne amerykańskie powitanie. Reszta to już niemalże historia. Sławek pisze słowa piosenek i muzykę, podczas gdy jego żona pod pseudonimem Kajra występuje wraz z nim i zajmuje się finansami. W marcu 2015 roku wydali debiutancki singiel Megiera. W teledysku do piosenki wystąpili znani aktorzy Ewa Kasprzyk, Witold Dębicki, Lech Dyblik i Krzysztof Kiernsznowski. A producentem wykonawczym utworu był Jan Benedek, były gitarzysta Tilow i współpracownik Muńka Staszczyka przy jego solowej płycie. Wtedy też po raz pierwszy Sławomir pokazał swój charakterystyczny styl. Wąsy, fryzurę na zaczeskę, mocno obłosiony tors i obciachowe stroje. Wizerunek muzyka uzupełnia jeszcze ukochany Volkswagen Golf 3. Kolejny utwór Aneta Sławomir nagrał wspólnie z grupą Vox, a w teledysku wystąpiła Małgorzata Socha. Natomiast w 2017 bezapelacyjnym hitem lata w Polsce została piosenka Miłość w Zakopanem. Dziś Sławomir gra ponad 200 koncertów rocznie i zarabia miliony, bo rzekomo bierze większą garzę niż król disco polo Zenon Martyniuk. Zresztą o nim też mamy film. Tylko za reklamy wyświetlane na YouTube przed piosenką Miłość w Zakopanem zarobił kilkaset tysięcy złotych. Do tego dochodzi wynagrodzenie z występów w teatrze oraz kontraktów reklamowych. Ponoć za samo prowadzenie show w polskiej telewizji Big Music Quiz Zapała zarobił 450 tysięcy złotych. Nie mówiąc już o udziale Tańcu z Gwiazdami czy Twoja twarz brzmi znajomo. Sławomir nazywany jest różnie. Maciej Orłoś powiedział o nim polski muzyczny Borat. Sam muzyk natomiast mówił o sobie: jestem stańczykiem naszych czasów, błaznem, który w krotochwilny sposób opowiada o sprawach poważnych. Jak wam się podoba muzyka Sławomira? Lubicie tego artystę? Dajcie znać w komentarzach i obejrzyjcie inne nasze filmy. Będziemy wdzięczni za lajki i suby. Hej!